Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Słowo dla Serca. Wierzymy, że Słowo Boże jest posłane do nas właśnie po to, aby to serce otwierać, aby to serce przemieniać. Chcielibyśmy więc dzisiaj w piątek wsłuchać się w tekst Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 3 do 12. Podeszli wówczas do niego faryzeusze. Wystawiając go na próbę, zapytali. Czy wolno mężowi oddalić swoją żonę z jakiegoś powodu? On w odpowiedzi zapytał: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Powiedział też: Z tej racji opuści mężczyzna ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Zapytali go: Dlaczego więc Mojżesz polecił dać dokument rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im: Ze względu na zatwardziałość waszego serca pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz na początku tak nie było. Oświadczam wam zatem, kto oddali swoją żonę, nie w przypadku cudzołożnego związku, i poślubi inną, ten dopuszcza się cudzołóstwa. Na to odezwali się jego uczniowie. Jeśli tak ma się sprawa z mężem i żoną, to nie warto się żenić. On im odpowiedział: nie wszyscy pojmują tę naukę, która jest dana. Są bowiem bezżenni, bo tak już z łona matki się urodzili. I są bezżenni, ponieważ ze względu, gdyż przez ludzi bezżennymi się stali. I są bezżenni, ponieważ ze względu na Królestwo Niebieskie sami siebie bezżennymi uczynili. Kto może pojąć, niech pojmie. Kiedy nie wchodzimy w Boże myślenie, przyjęcie tej Bożej perspektywy na nasze życie jest bardzo trudne. Człowiek przez grzech nagina to, co Boże, dostosowując to do swojej strefy komfortu. Pycha sprawia, że chcąc, idąc z Panem, i, i, chcąc iść z Panem Bogiem, ja próbuję dostosowywać. Jego zasady do swojego życia. Dlatego dzisiaj faryzeusze przychodzą z takimi pytaniami, dlatego faryzeusze próbują włożyć kij w mrowisko. Ale Jezus daje odpowiedź bardzo konkretną. Wracajcie do istoty. Trzymajcie się tego, co dał Wam Bóg. To jest często nasz problem, ponieważ my boimy się w pełni zaufać Panu Bogu i gdzieś próbujemy mimo wszystko bazować na naszym doświadczeniu, na naszym wykształceniu, na naszej woli. I wiecie, kiedy patrzymy dzisiaj na małżeństwa, kiedy patrzymy na tą ogromną liczbę rozwodów, to rzeczywiście możemy stanąć z takiej perspektywy uczniów Jezusa, uczniów, którzy przecież znali Jezusa, którzy widzieli jego działanie, którzy widzieli, że jest mesjaszem i te, to podejrzewali, no w takim razie, jeśli tak ma się sprawa z małżeństwami, to nie warto się żenić. Czyli jeśli tak ma się sprawa z, z tym, co ty, co ty widzisz, Panie, jeśli tak ma się sprawa z Twoimi zasadami, no to nie warto w to wchodzić, ponieważ na pewno będę stratny. Zobacz, możesz tak mieć w swoim życiu, gdy chodzi o małżeństwo, ale też gdy chodzi o inne powołanie, gdy chodzi o zaangażowanie, że Bóg zaprasza do pewnego radykalizmu, z którym związane jest błogosławieństwo. Natomiast ty, widząc to z perspektywy czysto ludzkiej, możesz myśleć: no, nie, no, jeśli tak ma się sprawa z tą sytuacją, to ja nie chcę w to wchodzić, bo nie chcę być przegranym, nie chcę być tym, który, który nie doświadczy tego błogosławieństwa. Może jesteś w związku małżeńskim. Dzisiaj Pan Bóg zaprasza, żeby przypatrzyć się naszym małżeńskim relacjom i zobaczyć, czy patrzymy na te relacje z perspektywy Bożej, z perspektywy Jego błogosławieństwa i istoty relacji. Dla Żydów, dlaczego Pan Bóg nie pozwolił Żydom wiązać się z innymi narodami? Ponieważ dla Żydów fundamentalne w małżeństwie było zachowanie wiary. Oni łączyli się między sobą, ponieważ dla nich najważniejszym w tym małżeństwie był Bóg, wspólnota wiary. Dlaczego te małżeństwa często się rozpadają? Dlaczego one przeżywają kryzys? Ponieważ okazuje się, że w wielu przypadkach to małżeństwo wychodzi ze wspólnoty wiary jedna strona wychodzi ze wspólnoty wiary. Jeśli oboje nie, nie będziemy patrzeć na wszystkie sprawy z Bożej perspektywy, jeśli nie będziemy objawiać Bożej wizji życia dla nas, będziemy bardzo szybko się rozchodzić. Więc patrząc dzisiaj na swoje małżeństwo, po pierwsze zobacz, czy oboje zachowujecie na dzisiaj wspólnotę wiary, czy patrzycie na tę relację z perspektywy Bożej obietnicy, z perspektywy Bożego błogosławieństwa. Po ludzku każde powołanie nie ma sensu. Po ludzku każde powo powołanie, i zrealizowanie go w pełni do końca życia jest niemożliwe. Zachowanie czystości w kapłaństwie, celibatu, zachowanie uczciwości małżeńskiej, e, zachowanie wierności w małżeństwie po ludzku wydaje się być bardzo trudne. Ale Bóg, który zaprasza nas do takiej współpracy, mówi: spokojnie, ja Cię będę w tym wspierał, spokojnie. Kto może pojąć, niech pojmuje, ponieważ dla Królestwa Bożego chce uczynić Cię zdolnym do kapłaństwa, zdolnym do życia w pożyciu małżeńskim. Zobacz, jaka jest wspólnota wiary. Ale druga sprawa, nawet gdy zachowujecie tę wspólnotę wiary, zobacz, czy daliście Bogu odpowiednie miejsce w tym małżeństwie. Czy on może zająć to pierwsze miejsce? Czy naprawdę słuchacie Jego głosu? Czy Jego woli podporządkowane są wszystkie Wasze sprawy? Bo bardzo często mówimy: Jezu, ufam tobie, ale robimy po swojemu. Może Twoje małżeństwo się wali? Może druga połówka nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem? Zobacz, czy pozwoliłeś Bogu w tym małżeństwu działać według Jego wizji? Zobacz, czy jesteś gotowy na rozwiązanie takie, jakie On przyniesie. Czy spodziewasz się tego rozwiązania? Bo wielu ludzi w takich trudnych momentach, bojąc się, traci rachubę i traci Boga z oczu, próbując chwytać się wszystkich możliwych możliwości wszystkich rzeczy, które mogą przynieść jakieś ludzkie zwycięstwo. Pamiętaj, że Pan Bóg nie patrzy na ilość, ale na procent wykorzystanych możliwości. Zobacz, czy wykorzystałeś wszystkie możliwości w walce o relacje w tym małżeństwie, o, o zachowanie tego małżeństwa? Czy powierzyłeś wszystkie swoje środki Bogu? Czy zawalczyłeś o to, aby to On mógł w tym małżeństwie zwyciężyć? Bóg naprawdę stworzył Was jako jedno, Bóg ma dla Was plan, i nawet w obliczu bardzo trudnej sytuacji, nie próbuj patrzeć na swoją sytuację małżeńską z perspektywy ludzkiej, w której mówimy. Jeśli tak, to nie warto dalej się trzymać, nie warto dalej walczyć, tylko z perspektywy Boga, który mówi: na początku było inaczej, moja wizja dla Was jest inna, moja wizja jest pełna błogosławieństwa. Niech na ten trud relacji małżeńskiej, ale i piękno z nim związane, błogosławi Ci dzisiaj Bóg. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.